Dzień dobry, witam serdecznie, Janusz Tomczak. Chciałem się Państwu przedstawić na początku, więc nazywam się Janusz Tomczak. Moja krótka historia. W latach 1990-2020 prowadzę własną działalność gospodarczą. Rok 2002-2007. Ukończone studia wyższe z zakresu marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 czynny inwestor w Skyway Community, a w roku 2018 i 2019 ukończyłem szkolenie ambasadorów Skyway Community. Szkolenie to było pod nazwą 3D Coaching and Business. Trwało 8 miesięcy. Brało w nim udział na początku 108 osób z 18 krajów. Ukończyło 104. Z Polski tych osób, które były na tym treningu, to było osób 8. Ukończyliśmy to 10 maja 2019 roku w Dubaju i otrzymaliśmy tam dyplom i status ambasadora Skyward Community. Widzicie tutaj Państwo na załączonym obrazku dyplom. Taki dyplom uzyskaliśmy wszyscy uczestnicy tego szkolenia. Tutaj mamy takie zdjęcie zbiorowe na zakończenie, po wręczeniu naszych dyplomów przez zarząd firmy, reprezentowany przez pana Jewgenija Kudraszowa, to jest nasz prezes Skyward Community, pod dowództwem i szkoleniem pana Jurija Galaty. Tutaj go przedstawiam na końcu, koło Krzysztofa Dawidiuka. I teraz kolejno wymienię osoby, które ukończyły to szkolenie. Natalia Fujtak, nasz dyrektor regionalny, Janusz Tomczak, Mariusz Doczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidiu. To są osoby, które ukończyły szkolenie 3D Coaching and Business. Natomiast od kilku miesięcy mamy również nowe szkolenie dla speakerów Skyward Community. Jest to szkolenie zorganizowane przez nasz zarząd, z materiałami dostarczonymi przez zarząd firmy. Na nich w tej chwili opieramy nasze prezentacje. I z tego grona na dzień dzisiejszy uczestniczy 5 osób. Mariusz Doczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Krzysztof Dawidiuk i Janusz Tomczak. To są osoby, które dla Państwa prowadzą obecnie szkolenia z zakresu technologii, historii firmy, jak również drugiego etapu, czyli duplikacji. Proszę Państwa, kilka słów o mnie. Kiedy ja się związałem z firmą? Ja z firmą, jak wspomniałem wcześniej, jestem od 2016 roku. Natomiast pierwszy mój wyjazd i poznanie firmy to był rok 2017. Byłem wtedy w Ekotechnoparku w Marina Horce z moimi partnerami biznesowymi. Widzicie tutaj to zdjęcie z 2017 roku, gdzie jestem razem z moimi partnerami bezpośrednimi, panią Swietłaną Wernikowską i Romanem Trzaskowskim. Natomiast w 2018 roku, to jest to zdjęcie z tą flagą, byłem tutaj z grupą polskich liderów. Było nas wtedy około 20 osób, razem z naszą dyrektorą regionalną. Ja byłem również, to dla mnie takie dosyć ważne wydarzenie, bo zabrałem na ten wyjazd swojego młodszego syna, Franciszka Tomczaka, który również jest inwestorem od 18 roku życia. Natomiast w roku 2019, to jest ostatni mój wyjazd do Mińska, byłem tam z grupą bezpośrednich swoich partnerów w Skyward Community. No i mam tu takie fantastyczne zdjęcie, dlatego że tutaj jest pan Junicki, który był na ekofestiwalu, natomiast na drugi dzień jest organizowana konferencja dla wszystkich udziałowców, sympatyków i liderów Skyward Community i niestety pan Junicki już w niedzielę rano, bo ekofestiwal odbywa się w soboty, natomiast konferencja w niedzielę rano już leciał do Dubaju, bo pilnuje naszych spraw i pracuje tam w pocie czoła nad sukcesem wprowadzenia transportu cudownego na całym świecie. W roku 2018 byłem również na konferencji Skyward Community,
Była to moja pierwsza konferencja wyjazdowa wtedy poza teren Polski, bo rok wcześniej byłem jeszcze w Polsce w tym Wieliczce organizowany przez nasz zarząd firmy, naszej tutaj polskiej grupy. Natomiast w 2018 roku byłem na konferencji razem z grupą liderów. Rok 2019, czyli ubiegły rok, byłem na konferencji i na festiwalu razem z moimi bezpośrednimi partnerami Mariuszem Jureckim, to jest ten pan tutaj z prawej strony, Krzysztofem Dawidiukiem, Hubertem Małeckim, była z nami również Irenka Krakowiak, to jest nie moja partnerka bezpośrednia, ale w biznesie oczywiście, tylko inwestor Skyway Community, była pod naszym opieką, bo była, przyjechała sama na w ekofestiwal i konferencję. Dołączył do nas również Siergiej Masłow, jest on Białorusinem, który współpracuje z polską grupą. Ostatnio mieliście go okazję słuchać na naszej wspólnej konferencji z zarządem firmy w maju, był tłumacz. I tyle wstępu, moi drodzy Państwo. Jeszcze jedna taka uwaga, zanim zaczniemy, informacja, zanim zaczniemy całą prezentację. Jest w tej chwili już do pobrania nowa aplikacja na smartfony, na telefony. To jest aplikacja SWC na telefony, jak również na takie przenośne urządzenia typu laptop. Możecie sobie to ściągnąć, gdzie w bardzo wygodny sposób możecie wejść do swojego biura, robić tam opłaty, uzyskiwać wszelkie informacje, jak również rejestrować swoich nowych i przyszłych partnerów. To tyle, ale drodzy Państwo, zaczynamy od kilku filmów, bo jeden film, jeden obraz to 1000 słów, jak mówią wielcy. Thank you.
Kolejny. К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил SkyWay. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду SkyWay до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель SkyWay позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве SkyWay используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект SkyWay более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор SkyWay представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки SkyWay каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр SkyWay «Шаржа». Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых SkyWay — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Jeszcze jeden. Thank you.
Drodzy Państwo, zobaczcie, jaki to cudowny, wspaniały świat się niebawem zadzieje dzięki pomysłowi i projektowi, który dla całego świata stworzył Pan Joński. Na początku chciałbym Wam wszystkim pogratulować, tym, którzy jesteście w projekcie, osobom, które to promują, wierzą w ten projekt i są z nim z całego serca, bo ja na swojej drodze spotkałem dużo inwestorów, dużo osób, którym opowiadałem, przekazuję wiedzę na temat Skyway'a i chcę Wam powiedzieć, że to się ma po prostu w sercu. To się czuje, to się wie. Cieszę się, że poznałem taką grupę ludzi w swoim życiu i na swojej drodze, którzy są tak samo entuzjastami jak Pan Junicki i cały zespół jego współpracowników. I chciałbym Was zaprosić na ten dzisiejszy webinar, żebyśmy sobie przybliżyli trochę historii i tak jak moment, jaki do tego żeśmy doszli. Później przedstawię kilka słów z nowości, które odczytałem i mam przekaz od Pana Suchodojewa. A na końcu przedstawię Państwu obecne promocje, jakie organizuje dla nas firma na najbliższe miesiące. 1914 roku w takiej rosyjskiej fabryce cukierków, słodyczy Enime, dla urozmaicenia sprzedaży dodawane były takie kolorowe karteczki artysty takiego science fiction, który przedstawił transport, który się miał wydarzyć za około 200 lat. Widzimy tutaj sposób wyniesienia transportu na drugi poziom, jak mam tutaj taką eskapadę, tramwaje, a na dole chaos, ogromny ruch, przerażonych ludzi i to wszystko sobie wyobrażał artysta blisko 100 lat temu, że się miało zadać za 200 lat. Ale pomylił się w tym, w tych swoich obliczeniach o blisko 100 lat, bo dzisiaj mamy to, co było jego tylko wyobrażeniem, dzisiaj mamy codziennością. Przyczyniły się do tego wiele czynników, wiele spraw, między innymi rewolucja w Rosji, dwie wojny światowe, cywilizacja, postęp poszedł bardzo do przodu i mamy to, co mamy na dzień dzisiejszy, czyli ogromny ruch samochodowy, zarówno samochodowy, jak i morski, przetłoczone drogi, związane z tym wszelkie niebezpieczeństwa, ogromne zatłoczenia i tutaj kilka takich przykładów na zdjęciach, które mamy od firmy, czyli widzimy tutaj taką drogę stanową pomiędzy USA i Meksykiem, tysiące samochodów czekających na przeprawę, na odprawę, jak również drogi na Bliskim Wschodzie. Europa pod tym względem, jeżeli tutaj porównujemy te kraje wschodnie, jest o tyle uporządkowana, że ten ruch jest bardziej taki płynny i zorganizowany, natomiast od korków i od zagrożeń nie mamy ucieczki do dnia dzisiejszego. Wprost przeciwnie, szukamy na to wszystko rozwiązania. Podobna sytuacja dotyczy dróg morskich, też są bardzo zatłoczone, jest tysiące statków, tysiące kontenerów, zarówno towarowych, jak i pasażerskich, które wszelkimi tymi drogami wodnymi podróżują w tom i z powrotem, żeby zapewnić nam dostarczenie towarów do celu, jak również przemieszczania się ludności. Przykład tutaj jednego z portów, ogromne zatłoczenie kontenerów, które czekają na załadunek i wyładunek, jak również, drodzy Państwo, tutaj w głębi widzicie w dalszej perspektywie setki statków, które czekają na załadunek i rozładunek. To spowodowało dwa pierwsze problemy, którymi zajmujemy się my na dzień dzisiejszy i staramy się rozwiązać, czyli przeciążanie tras transportowych i brak ich zabezpieczeń. Natura walczy z człowiekiem, to co człowiek próbuje jej wydrzeć, ona próbuje odzyskać. Mamy tutaj kilka takich przykładów, weźmy dla przykład drogi kolejowe, które są usytuowane powiedzmy na wszystkich trasach tam europejskich, północnoamerykańskich, Kanady, Rosji. To są już miejsca, gdzie występują poważne opady śniegu, mrozy. Europa od tego taka środkowa już jest bardziej uwolniona, u nas my mamy inny problem. I tutaj przykładem jest, widzicie, trakcja kolejowa, której zaśnieżona i te ogromne składy pociągów, które muszą pokonać te trudności. Natomiast w Europie mamy inne w tej chwili bolączki ze względu na ocieplenie klimatu. Mamy bardzo dużo takich deszczów nawalnych, jakichś wichur, tajfunów, czego jeszcze kilkadziesiąt lat nie było u nas.
Natomiast to powoduje takie lokalne podtopienia. Polska jest bardzo dobrym przykładem tego, bo co jakiś czas słyszymy w wiadomościach, że zmiotło jakąś wioskę z powierzchni ziemi, jakimś tam huraganem, deszczami, spowodowało to właśnie straty w jakichś tam budowach mostowych i drogach takich lokalnych, również podtopienia. Natomiast na południu globu mamy inne problemy, tam w większości są tereny pustynne, dotyczy to takiej strefy równikowej i kołorównikowej, gdzie bardzo duże połacie terenu zajmują pustynie, takie tereny jakieś pustynne i zarówno piaskowe, jak i kamieniste. I tam problemem są natomiast burze piaskowe, które tą infrastrukturę wybudowaną naprawdę z bardzo dobrych materiałów, w bardzo dobrych technologiach niszczy i zasypuje. Także to jest kolejny problem. Tutaj mamy efekt kominów takich przemysłowych, bo to zdjęcie jest taką alegorią, gdzie cena cywilizacji jest taka, a nie inna, gdzie mamy do czynienia z ociepleniem klimatu, gdzie mamy z ochroną środowiska i zanieczyszczeniem powietrza. I te kominy to są taką odpowiedzią na to, co mamy w dniu dzisiejszym na całym świecie. Dotyczy to również zarówno wód, oceanów, jak również powietrza, którym oddychamy. A przy tym cierpi nie tylko nasza natura, ale również zwierzęta, które z nią współistnieją. Czyli kolejny problem do rozwiązania, zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Człowiek od wielu lat, od ponad 100 lat wykorzystuje energię elektryczną w postaci produkcji z węgla, gazu, oleju napędowego, od kilkudziesięciu lat z energii jądrowej. Część tej pozyskujemy tej energii również z wodoru, zaledwie 2-3%, ta zielona tutaj strzałeczka, to jest odnawialne źródła energii, czyli woda, prąd, wiatr, proszę Państwa, energia słoneczna i uzyskiwanie energii na przykład ze spalania śmieci. Tyczy to się to również producentów aut, wielu dzisiaj producentów, którzy chcą zaistnieć na rynku i rozszerzać swoją ofertę, ma w swojej ofercie auta elektryczne, ale tu jest druga pułapka, no bo auta elektryczne jeżdżą na energię elektryczną, która znowu jest wykorzystywana z tych tutaj zasobów naturalnych naszej ziemi. I to jest kolejny problem, którym walczą i który mamy do pokonania jako ludzkość, jako pokolenie XXI wieku, wysokie zużycie energii elektrycznej. Problem transportu to nie tylko drogi, bo próbujemy wynieść transport na drugi poziom. Tutaj jest jeden z przykładów. To jest taka budowla wykonana w latach 20. na terenie Niemiec, gdzie mamy pokazany tramwaj odwrócony do góry nogami na takiej potężnej konstrukcji stalowej, która to służyła do przewozu tego tramwaju nad istniejącą w tym mieście rzeką. On do dzisiaj sobie jeździ, natomiast jego wykorzystanie było zbyt drogie i nie uzyskało akceptacji. Podobny sposób próbowali wykonać nasi chińscy partnerzy, koledzy. Widzimy tu też ogromną, drodzy Państwo, konstrukcję stalową. I ten pojazd, ten tramwaj odwrócony do góry nogami, który się porusza po tej konstrukcji. Niemniej to ze względu na to właśnie materiałochłonność, koszty wykonania nie uzyskało aprobaty w świecie transportowym. Mamy jeszcze takie rodzaje transportów lokalnych, czyli tam, gdzie są jakieś tam wzniesienia góry, jakieś przejścia wodne, trakcje wodne. To są pojazdy i urządzenia, które służą do przewożenia osób i towarów, ale na jakichś krótkich odcinkach, które nie mają własnego zasilania albo robią to za sposobem lin lub energii dostarczanych przez silniki zewnętrzne. To są pojazdy wykorzystywane w takim transporcie lokalnym. Ale na to odpowiedź znalazł nasz wspaniały konstruktor, genialny inżynier, właściciel naszej firmy, człowiek, który stworzył transport strunowy, bo o nim właśnie mówimy w tej chwili, pan Anatolij Junicki, który z pochodzenia jest Polakiem, mieszka obecnie na Białorusi i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
I on wypowiedział takie dosyć znaczące zdanie, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Pan Junicki na jednym ze spotkań, na których byłem kilka razy i go również kilka razy widziałem, mówił, że my jesteśmy w tej chwili na najbardziej skorumpowanym rynku na świecie. Walczymy z tym całym towarzystwem. Moi drodzy, dlatego się nie dziwcie, że mamy tyle trudności, takich problemów, żebyśmy wiele osób i wiele korporacji i rządu przekonali do naszego transportu, ponieważ jesteśmy ogromnym zagrożeniem na rynku dla transportów na dzień dzisiejszy istniejących. Pan Junicki jest autorem wielu prac, między innymi pracę nad transportem strunowym rozpoczął już w roku 1978. Jest również autorem prac wyniesienia bezrakietowego takiego transportu na przestrzeń okołoziemską. Jest to projekt, który będziemy robić w dalszej kolejności po wprowadzeniu transportu strunowego. Jest również autorem kilkudziesięciu prac naukowych, grantów z ONZ, a tutaj mamy już to, co było marzeniem tego naszego artysty blisko 100 lat temu. Dzisiaj mamy rzeczywistość. Tutaj mamy przedstawione zdjęcia z realu. Dwa pojazdy Unibajgu 4621. To jest taki pojazd, który się porusza na strunie, tutaj, którą Państwo widzicie, takiej póługiętej, gdzie może się nawet do 30% naugiąć. To jest pojazd czteroosobowy. Wykorzystywany będzie również jako pojazd taki prywatny, taksówka. Mam jeszcze jeden model, który pokażę później. Natomiast tutaj widzimy już Unicaru 430T3. To jest taki pojazd hybrydowy. On jest od kilku do kilkudziesięciu osób może być wykorzystywany. On się porusza po tak zwanej eskapadzie. Czyli widzicie tutaj tą kratownicę naszą. Konstrukcja naszego transportu oparta jest o strunę. Tutaj mamy przedstawioną strunę, którą wykorzystuje jakiś tam artysta cyrkowy. Jest to po prostu naciągnięta lina stalowa i poprzez to naprężenie ona uzyskuje niesamowite po prostu właściwości. Wykorzystywana ta struna była i jest do dnia dzisiejszego w instrumentach takich smyczkowych. I tą konstrukcję struny znamy już kilkuset lat, natomiast w budownictwie jest również wykorzystywana w postaci takich budowli i materiałów i prefabrykatów żelbetonowych, tak zwanych strunobetonów. Miałem okazję to kilkadziesiąt razy montować, bo jeszcze w latach 1992-2010 prowadziłem firmę budowlaną i wiele razy takie materiały w swojej pracy wykorzystywałem. Budowa naszej struny, niezależnie od tego, jakie będzie miała przeznaczenie, czy to będzie eskapada, czy to będzie półginająca się, czy półsztywna, jej zasada jest podobna, taka sama, czyli ona się składa ze stalowej nakładki, tutaj szyny, wewnątrz mamy struny, które są naprężone pod napięciem, zespawane, tu nie ma żadnej dilatacji. Dalej korpus, w którym jest to wszystko umieszczone i specjalny beton, który ma za zadanie przede wszystkim chronić tą strunę, konserwować i pochłaniać hałas. Ja miałem okazję jechać dwukrotnie w Marina Horte w roku 2018 i 2019 Unibusem U210 po tej strunie i muszę Państwu powiedzieć, że komfort jazdy był bardzo dobry, natomiast jeżeli chodzi o hałas, był na bardzo przyzwoitym poziomie. Ja wiem, że w międzyczasie te prace jeszcze dodatkowo były wykonane, gdzie to są oczywiście teraz jeszcze wszystko sprawy testowe, ale mamy już certyfikację i to wszystko jest dopuszczone. Mamy tutaj przykład wykorzystania takiego Unibusa U4210. Który może być tak zaprogramowany, że on jest w tej chwili przeznaczony na 12-14 osób. Jego przepustowość może być co 2 do 4 sekund, w zależności od tego, jak jest zapotrzebowanie. I spokojnie może zastąpić tak potężną konstrukcję, i jak jest konstrukcja mostowa, w której wykorzystane jest tysiące ton stali, betonu, asfaltu i tym podobnych materiałów. Nasze konstrukcje są lekkie, oparte o strunę uginającą się na słupach i zabezpieczone
i zakotwione są w podporach takich betonowych. Konstrukcja naszej struny jest taka sama wszędzie, bez względu na to, czy to będzie półginająca się, czy półsztywna, czyli słupy, które są kotwione w gruncie, niezależnie czy to jest grunt ziemny, czy to jest jakieś tam bagno, czy to jest woda, nie ma to problemu, bo my mamy opracowaną metodę ich instalacji. Natomiast dalej jest poprowadzona ta struna, rozstaw między słupami jest od 50 do 150 metrów, wysokości od 50, od 5 wróć do 150 metrów i wyżej, natomiast stężenie tej konstrukcji odbywa się co 5 km, nawet do 5 km, natomiast te stężenia również są wykorzystywane w momencie, kiedy montujemy nasze przystanki i ta budowla jednocześnie służy jako element załadunku i wyładunku pasażerów, a również jest elementem stężającym całą konstrukcję. Tu mamy trzy typy naszej konstrukcji. Zacznę od pierwszej, widzicie taką półsztywną, po której poruszają się nasze pojazdy, które są kompatybilne z tymi, które się poruszają po uginającej się konstrukcji i przez taką specjalną zwrotnicę również mogą się łączyć z tą konstrukcją kratownicy. Kratownica, czyli ta konstrukcja taka sztywna, jest wykorzystywana głównie do transportu pasażerskiego i towarowego dla zwiększonej ilości osób. Mamy tu również możliwość prowadzenia tych naszych pojazdów zarówno na górnej tej strefie, jak i dolnej, gdzie dołem może na przykład jechać transport towarowy, a górą szybkościowy. Dodatkowo nasze konstrukcje są wyposażone jeszcze w możliwość przewodzenia mediów, czyli wody, prądu, jakiejś telefonii. To wszystko możemy wykorzystać, nie kopiąc dodatkowo jakichś tam rowów i wykopów ziemnych. To możemy to poprowadzić swobodnie na naszej konstrukcji takiej tutaj kratownicy. Kolejne zdjęcie z realu. Dwie konstrukcje. Konstrukcja półsztywna. Widzicie tutaj Państwo ten pojazd Unibajgu 4621 i na uginający się Unibuzu 4210. Ja miałem okazję jechać tym pojazdem dwukrotnie w roku 2018 i 2019, z tym, że jechałem tym na tej konstrukcji półsztywnej. Natomiast również tym pojazdem jechałem na konstrukcji tej kratownicy. Wcześniej wspominałem, że ta konstrukcja była przygotowana tylko do pojazdów lekkich, natomiast poprzez taki drobny zabieg, który wymyślił pan Nicki z inżynierami, otóż tą podporę, którą widzicie tutaj w tej chwili w takim korpusie zamkniętym, wcześniej ona była na zasadzie kratownicy, otwarta i przez taki drobny zabieg, czyli wypełnienie ją stalą i zabetonowaniem, uzyskaliśmy możliwość zwiększenia obciążenia nawet o 700 kg dodatkowo. Nasza konstrukcja jest kompatybilna zarówno z budynkami istniejącymi, jak również nowymi. Tu mamy świetny przykład wykorzystania tego, gdzie możemy zastosować taki pojazd i konstrukcję na przykład w jakichś galeriach handlowych w połączeniu z dworcami kolejowymi czy metrem, gdzie możemy bez jakiegoś wielkiego obciążenia przejechać przez budynek i tam wykorzystać nasz transport do takiego wspólnego połączenia z transportem spóźniającym. Czyli mamy cztery problemy, które na dzień dzisiejszy dotykają ludzkość i którymi my jako transport strunowy i cały zespół inżynierów pana Janickiego staramy się to przezwyciężyć. A więc przeciążenie tras transportowych, brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. Wysokie zużycie energii przede wszystkim wiąże się z tym, że używając zwykłe pojazdy, mamy tak zwane przyziemie. Widzicie tutaj Państwo na tym rysunku, jaki mamy tutaj model, że taki normalny samochód, którym my się poruszamy, uzyskuje taki współczynnik na poziomie 0,4. Natomiast samochody formuły pierwszej i takie najwyższej klasy z auta sportowe mogą uzyskać współczynnik 0,2. Natomiast nasz pojazd, na przykład High Speed Unibus U4
365, który jest cudem techniki. Ja go widziałem osobiście, muszę powiedzieć, to jest po prostu, no Ferrari, to jest Maserati, tak można to określić. Uzyskuje już taki współczynnik na poziomie 0,065, co w zasadzie dla transportu tradycyjnego jest nieosiągalne. Uzyskujemy to z prostej przyczyny, że u nas problem przyziemia został zlikwidowany. Dodatkowo kształt i opływowość tych naszych pojazdów powoduje to, że możemy się poszczycić takim współczynnikiem, o którym nasza konkurencja może tylko pomarzyć, drodzy Państwo. Czyż to nie jest piękne? Ma to również wpływ na zużycie paliwa. I to są główne koszta, które są w dzisiejszym transporcie i bolączką, bo to się wiąże raz z kosztem, dwa z zanieczyszczeniem środowiska i wielu innych pochodnych rzeczy. I weźmy dla przykładu tutaj Unibus U4210, który przy prędkości 100 km na godzinę 14 pasażerów zużywa około 0,12 kg paliwa na jednego pasażera. To jest naprawdę niewiele, jeżeli weźmiemy, że litr paliwa w tej chwili jest na poziomie gdzieś tam 1 euro 10 centów. Natomiast nasz Unilot, High Speed Unis, Unibus U4365, to nasze cudo, to nasze Ferrari, to nasze Maserati, jak ja go nazywam. To jest taki odpowiednik. To przy prędkości 500 km na godzinę. Na odcinku 100 km zużywa zaledwie 0,93 kg na jednego pasażera. Tutaj mamy akurat przykład wykorzystania 6, ale to są pojazdy, które będą rozbudowane nawet do kilkudziesięciu osób. Zdjęcie z realu, widzicie dwie cieniutkie struny. Można sobie to porównać do dwóch takich pudełek zapałek, można powiedzieć, bo to jest taki przekrój. I pojazd, który waży około 800 kg plus ładunek, czyli on na swoich barkach dźwiga około 1,5 tony i on się porusza z prędkością 150 km na godzinę. Pokażcie mi Państwo drugi przykład, gdzie z taką prędkością, z taką ilością osób można się poruszać po terenach miejskich. To jest po prostu niemożliwe. A to wszystko oferuje nam nie kto inny jak transport strunowy, transport najnowszej generacji, którą oferuje światu Pan Unicki z zespołem swoich inżynierów, którego jesteśmy częścią i którego promujemy na całym świecie. Możesz sobie zadawać pytanie, ktoś z Państwa, jak to wszystko jest skonstruowane, jak to się porusza, jakie tu mamy systemy bezpieczeństwa. Otóż pojazdy te poruszają się za pomocą koła silnikowego, który jest jednocześnie kołem napędowym i hamującym. To są wszystko niezależne układy, sterowane poza obsługą ludzką, za pomocą sieci komputerowych, tak zwanego transnetu, i które dodatkowo mają jeszcze taki system antywykolejniowy. To wszystko jest oczywiście certyfikowane, dopuszczone do ruchu, gdzie bezpieczeństwo jest w najwyższym zaangażowaniu. Dzisiejsza rzeczywistość. Budowanie dróg zarówno takich szybkiego ruchu, jak zwykłych dróg, czy tam autostrad, wiąże się z poważnymi kosztami, z poważnymi pracami budowlanymi, z degradacją środowiska naturalnego, bo to trzeba na swojej drodze wycinać lasy, przebudowywać drogi, mosty, czasami nawet wyludniać całe osiedla, czy tam pomniejsze miejscowości, zarówno w transporcie drogowym, jak i transporcie kolejowym. Tutaj znowu wielką przeszkodą są jakieś tam wzniesienia góry, gdzie trzeba to robić, jakieś tam wybuchy, likwidować te skalne przeszkody, i to wszystko powoduje, że dzisiejszy transport, który jest oferowany w tradycyjny sposób i który znamy, wiąże się z poważnymi i wielkimi kosztami. Dla przykładu mamy tutaj taką tabelę, która pokazuje, jak my wyglądamy na tle konkurencji w kilku takich aspektach biznesowych i bezpieczeństwa. Transport Skyway jest zaznaczony tutaj w takim zielonym kolorze i tutaj macie przykłady pokazane, jak my wyglądamy na tle konkurencji. Dwa, trzy, tak omówię, wszystkich nie potrzeba, bo to czas nas goni. Pierwszy przykład, koszt kapitału, i to jest najważniejszy koszt dla inwestorów i dla Was, Państwo, jeżeli macie w ofercie i przedstawiacie ofertę Skyway Community i transportu strunowego przyszłym inwestorom.
Wybudowanie 1 km linii Skywaya waha się na poziomie od 3 do 8 milionów dolarów. W stosunku do tramwaji wyglądamy tutaj, że jesteśmy dwukrotnie drożsi, tańsi, proszę wróć, do transportu samochodowego jesteśmy 4-5 razy tańsi. Natomiast jeżeli chodzi już o kolej magnetyczną, której tam w Europie nie ma za wiele, ale przykładem jest metro, to tutaj koszt budowy kilometra wiąże się nawet z kosztem około 100-150 milionów dolarów za kilometr. Proszę Państwa, to są potworne pieniądze. Wprost niebywałe. Ja pamiętam, jak Andrzej Pluta był z grupą liderów we Francji i mieli spotkanie z Merosłem w Paryżu, to jak zobaczyli możliwości, które daje Skyway, a to, ile oni muszą włożyć pieniędzy w remont metra, to byli po prostu zachwyceni tym pomysłem. Natomiast koszt zwrotu inwestycji to jest jeszcze bardzo ważne. Nasz jest na poziomie 7 lat. To jest wprost fantastyczna stopa zwrotu, jeżeli chodzi o inwestorów. Natomiast przykład metra to jest nawet 40 lat. Następnym takim dosyć ważnym etapem i elementem w stosunku do naszej konkurencji jest przepustowość. To jest element, ile my możemy przewieźć pasażerów na godzinę. W momencie wybudowania infrastruktury jesteśmy w stanie przewozić do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Natomiast jeżeli weźmiemy dla przykładu metro moskiewskie, to maksymalna jego wydajność to jest 8 tysięcy ludzi, więc widzicie, że to jest prawie 8-krotnie razy więcej, 5-krotnie razy więcej. Drodzy Państwo, ważnym elementem jest również zanieczyszczenie środowiska. To jest jeden z elementów, dlaczego w ogóle powstał transport strunowy, bo my jesteśmy przede wszystkim transportem proekologicznym. Wykorzystujemy nasz transport, który jest poruszany za pomocą energii elektrycznej, z pozyskiwania energii ze słońca, wody, jak również ze spalania śmieci. Jeden z działów naszej firmy się tym zajmuje. Mamy w tej chwili 11 typów naszych pojazdów, 7 osobowych i 3 typy pojazdów towarowych. Dwa zdania, króciutko. Wcześniej Państwu mówiłem o tym, Unibajku 4621, to jest taki pojazd czteroosobowy, natomiast bardzo dużą perspektywę i jego wykorzystanie będzie również dla Unividu U4651, bo to ma być taka prywatna taksówka dla nas, drodzy Państwo, i w przyszłości, jak będą wybudowane linie, powinniśmy sobie takie pojazdy zakupić, znamy nawet cenę, ona będzie około 1000 dolarów. Następnie ten pojazd, który mówiłem wcześniej, Unibus U4365, to jest ten pojazd, który ma osiągnąć prędkość do 500 km na godzinę. Lądowy pojazd, nawet samochody formuły pierwszej nie osiągają takiej prędkości i on ma być konkurencją zarówno do kolei szybkościowych, jak pośrednio dla transportu lotniczego. Trzy typy pojazdów stworzone i wybudowane dla przewozu towarów, zarówno towarów takiego paczkowego, jak i sypkiego, jak również kontenerów. To jest dosyć ciekawa propozycja, ten Unicondu 4192-01, bo on powstał w tym czasie, jak my już byliśmy inwestorami w Skywayu. Nie było go w początkowej wersji w programie, natomiast przez to, że mamy zaangażowanie na arabskim rynku, został on zrobiony głównie na żądanie i prośby naszych arabskich kontrahentów. Pojazd Unitrag U4171 to jest do przewozów sypkich. Fantastyczne rozwiązanie, bo można taką linię wybudować bezpośrednio z jakiejś kopalni takiej, czy żelaza, czy jakiegoś tam piasku, bezpośrednio do klienta. Oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze, cały czas mam to na myśli. I do tego stworzona również taki system taśmociągu, który widzieliście wcześniej na filmach. To są pojazdy do przewozu paczek, to są pojazdy samobieżne, samosterujące, które mogą nawet jechać z prędkością do 120 km na godzinę i pokonywać trasę do 10 tysięcy km bieżących. Zdjęcia takie z fotomontażu, fajny sposób pokazania wykorzystania tych unikątów, tego unikąta U4102-01. Ja celowo mówię te nazwy, żebyście Państwo sobie je zapamiętali, żeby Wam się to jak gdyby tak wpoiło do głowy,
bo operowanie tymi nazwami później pozwoli Wam na lepszą przedstawienie oferty swoim przyszłym inwestorom. I system morski, którym ja tu jestem naprawdę zachwycony, bo to jest system, w którym wychodzimy nawet do 15-20 km głąb oceanu i mórz. Bezpośrednio rozładujemy tam statki. Widzieliście to doskonale na jednym z filmów. Dziesiątki dyplomów, certyfikatów. Tu mamy certyfikat ISO 9001-2015, wydany w lutym 2018 roku. Jest to dokument wydany przez jednostkę certyfikującą z Tüftüringen. Ona pokazuje, że prace, które prowadzone są wewnątrz firmy, są na najwyższych standardach. Setki patentów, dyplomów, mamy patenty, już mamy tych patentów 80 w 18 krajach, od Stanów Zjednoczonych po Chiny, także możemy tutaj być spokojni, jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o naszą pracę i nasze technologie. Trochę się pochwalimy. Pododdział Junicki Strategic Technologies Corporation, kończą przeprowadzkę do nowego budynku w Mińsku, teraz w kompleksie biurowym SV Plaza na powierzchni 9000 m2 pracuje około 1000 pracowników projektu. Przypomnijmy, że kompleks biurowy jest w pełni własności Junicki Strategic Technologies Corporation. Nowy budynek zoptymalizuje pracę działów i przyspieszy rozwój transportu strunowego. Otóż to cudo, które tutaj widzicie, drodzy Państwo, mieści się w centrum Mińska. Tu są przeniesione większość naszych działów tych projektowych. Są trzy powody, dla którego powstał ten budynek i dlaczego akurat się w nim mieścimy. Pierwszy, podstawowy, to żeby zorganizować pracę działów i biur w jednym budynku, żeby to się nie rozprzestrzeniało, bo wcześniej byliśmy w kilku miejscach w Mińsku. W tej chwili to jest bardziej zorganizowane, szybszy przepływ informacji. Druga, podstawowa, ultimo, jak to mówią, sprawa, to jest ochrona naszych tajemnic, bo nasza technologia jest chroniona i jeżeli jesteśmy rozproszeni, to jest większa możliwość wypływu tych informacji, natomiast w takim budynku mamy te nasze informacje i tajemnice bardziej szerzone. I trzecia, że budynek, który jest własnością, oczywiście on kosztuje większe pieniądze na samym początku, ale w dalszej perspektywie on będzie się sam spłacał, ponieważ jest to nasza własność, nie musimy płacić czynszów, etc. i takich pochodnych. A pamiętajmy, że transport strunowy to jest minimum 100 lat, więc ten budynek przetrwa nie 100, a 500 lat, drodzy Państwo. Także nasze praprawnuki jeszcze będą z miłą chęcią do tego SV Plaza przyjeżdżać i go oglądać. Następny budynek, ten widzicie, taki biurowiec, to jest podnajmowany, tutaj jest taki dział marketingowy, taka burza mózgów, jak to ostatnio Pan Suchodojew mówił. I to jest też taki dział, w którym pracują ludzie, którzy pracują nad wprowadzaniem tych projektów celowych. To jest taki mózg operacyjny. Ja mam nadzieję, że w przyszłości będzie taka sytuacja, że odkupimy ten budynek. To jest nasz budynek, który w 2019 roku został całkowicie naszą własnością. Wcześniej mieliśmy dwa piętra, resztę żeśmy wynajmowali, ale jak wcześniej mówiłem, Pan Junicki podchodzi do tematu, że szanuje każdego dolara i trzeba było kupić ten budynek ze względu na to, żeby nie generować kosztów na przyszłość i oczywiście chronić nasze tajemnice. Trzy hale produkcyjne, nasza duma, w którym produkowane są wszystkie typy pojazdów. Tu mamy zdjęcia jednego z nich, a tutaj na pozostałych produkcje silników i obudów. Te obudowy dosyć ciekawa sprawa, bo one są budowane w technologii próżniowej, z bardzo taką wielką mocą na wandalizm. Był nawet próby granatem takim bojowym i bardzo dobrze sobie poradziły. Teren naszego poligonu, Marina Horke, 2015 rok. Tutaj widzicie go już po rekultywacji, bo to był kiedyś poligon taki czołgowy, transporterów opancerzowych. Pół roku go tam równali. Dostaliśmy go w darze za darmo od pana prezydenta Łukaszenki. Natomiast tu jest makieta z 2016 roku. To był projekt i powiem Państwu, że niewiele się różni zdjęcie komputerowe od tego, co mamy na dzień dzisiejszy. To jest rok 2019. W 2020 ze względu na pandemię żeśmy nie dojechali na ekofestiwal, który jest organizowany w tym miejscu,
Mamy tutaj wybudowane już 6 linii do testowania naszego transportu, 2 do towarowego i 4 do osobowego. Natomiast w tych tu małych domkach mamy nasze takie poligony doświadczalne do testowania kół i humusu, który będzie wykorzystywany przy rozbudowie miast linearnych, o czym za chwilę. To są zdjęcia z realu, widzicie tutaj Marina Horkę, pojazd ten Univi, ten leciutki, on sobie na takiej tu strunie grubości takiego no, palca, można powiedzieć, fajnie sobie śmigał, widziałem go w roku 2019. Tu ciekawa rzecz, dobrze, że to zdjęcie jest też pokazane w Unitracku, bo macie tutaj konstrukcję tego, tej kratownicy, jak jednocześnie z tym elementem przesypowym i w głębi widzimy tutaj sady, bo chodzi o to, że tak ma przebiegać właśnie transport strunowy. Na dole zieleń, krzewy, trawa, zboża, a u górą prowadzimy transport towarowy i osobowy. Tutaj kratownica to jest też Marina Horka i pokazany przystanek, który jednocześnie jest elementem dokującym do naszych pojazdów. Jak na dole można go wykorzystać w wszelaki sposób na tym parterze do jakichś tam komercyjnych spraw, tam jakichś tam usług. Natomiast tutaj znajduje się Muzeum Skyway'a pokazujący całą drogę pana Junickiego od deski kreślarskiej do dnia dzisiejszego. Nasza przyszłość, Szardża, Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest to, ten element, gdzie mamy przeniesione w tej chwili całe nasze siły, gdzie tutaj budujemy w tej chwili ekodom, gdzie wybudowywane są już 2 trasy do transportu osobowego, jak również budujemy w tej chwili linię do Unikont. Rok 2019, byliśmy tam z całą tą delegacją tych ambasadorów Skyward Community, jak były tylko te podpory. Natomiast pod koniec roku już mamy te podpory tutaj zakotwione, już jest poprowadzona struna i Unicar Tropical U4365 to jest pojazd, który będzie jeździł w tym naszym pierwszym projekcie komercyjnym, tak zwanym adresowym w Dubaju, gdzie zakontraktowana linia 15 km z 21 przystankami. I te pojazdy w tej wersji tropikalnej będą tam wykorzystywane. Również wybudowana jest nowa linia, o którym chcę Państwu tutaj powiedzieć. Widzimy tutaj wizytę emira Szardży na terenie tego centrum innowacyjnego. W tej chwili w centrum innowacyjnym jest wybudowana 6. linia. Linia, która jest 6. linią naszą testową na świecie do przewożenia właśnie tego systemu, który będzie wykorzystany w Dubaju na tej linii naszej komercyjnej. Ekotechnodomy to jest projekt współistniejący do transportu strunowego. On pokazuje możliwość wykorzystania transportu, który może współistnieć z taką ekologiczną budową, która utrzymuje się dzięki energii słonecznej, pozyskania wody z opadów z nieba, jak również z odzyskania na przykład zasobów wody solonej. Mamy tutaj możliwość też wykorzystania tego humusu, którym jest jeden z działów naszej firmy, gdzie ten projekt uzyskał bardzo dobrą aprobatę właśnie od naszych inwestorów arabskich, jak również był jednym z grantów, które robił pan Junicki dla ONZ. I tu mamy przykład wykorzystania i powstania takiego miasta linearnego. Widzicie to tutaj to wszyscy Państwo, gdzie jest wykorzystany nasz transport do takiego dalszego przewożenia i lokalnego. Idea jest taka, żebyśmy praktycznie nie używali transportu samochodowego, a dostali się do tych tutaj dróg w ciągu 5-7 minut, i dojechali sobie w każdą część miasta, czy tam do jakiejś instytucji, do której nam należy. Bardzo fajne rozwiązanie, które będzie miało swoje rozwinięcie na całym świecie. Czyli reasumując, transport Skyway'a innowacyjny, bo jedyny taki na świecie. Nadziemny od 5 do 150 metrów nad poziomem, tak? Dalej, wysoka prędkość od 100 do 500 km na godzinę, bezpieczny, bo na drugim poziomie, ekonomiczny, od 3 do 8 milionów za kilometr, łatwo integralny, bo możemy się integrować z każdym transportem, który w tej chwili jest oferowany na świecie i przyjazny środowisku, bo przede wszystkim ekologiczny. Powstanie projektu
1978 rok technologii, w obecnym kształcie rok 2014, zbudowany z 15 etapów. Etap pierwszy, czyli ten ekotechnopark, który widzieliśmy, to był to miejsce tamtego, tych prac rekultywacyjnych. Dalej, każdy etap to inżynieria, budowa, demonstracja i implementacja, czyli możliwość współistnienia z transportem obecnie oferowanym na rynku. Jesteśmy w 14 etapie, w pierwszym podetapie. Tutaj cały projekt zakończy się w 15, czyli pełna certyfikacja, dopuszczenie transportu do ruchu i sprzedawanie naszej technologii na świat. Aby dołączyć do naszego projektu, wystarczy się zarejestrować, ale żeby takim być pełnoprawnym uczestnikiem tego naszego transportu, mamy możliwość zakupienia akcji, udziałów, jak kto woli w tej formie, bo akcje jedni mówią dopiero jak wejdziemy na giełdę, no więc udziałów w postaci ilość milionów, czy dziesiątek tysięcy, czy tysięcy sztuk, w zależności od zasobności portfela, od, proszę Państwa, 250 do 150 i więcej i nieskończoności, w zależności od tego, jakie macie możliwości finansowe. Mamy zarówno pakiety na raty, jak i za gotówkę. Tutaj mamy kilka takich przykładów, pakiet na raty i Notrans, tutaj maluszek, student dla naszych dzieci, to rodzice kupują, często dziadkowie, budując przyszłość na studia czy przyszłość. To są pakiety, które są oferowane na dzień dzisiejszy. Oprócz takich pakietów tak zwanych okolicznościowych czy promocyjnych, w tej chwili najdroższy pakiet to jest pakiet premium. 150 tysięcy dolarów, 8555 udziałów z dyskontem 57. To dyskonto to jest po prostu ilość naszych inwestowanych centów na dolara. Natomiast najmniejszy pakiet w tej chwili do udziału to jest pakiet Start. On jest w ilości 5570 udziałów z dyskontem 23. Można go zarówno kupić na raty, jak za gotówkę. Ja celowo podkreślam te dyskonta, bo zaraz coś tu Państwu pokażę. Otóż, moi drodzy, promocja Step Up 2021 się skończyła. Ale skończyła się w dyskoncie 1,50 i 1,90. Od dwóch dni obowiązuje nowa promocja z dyskontem 1,40 i 1,80. Możecie się tutaj niektórzy zastanawiać, dlaczego kolejna. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to wynikiem tego czasu, w jakim przyszło nam teraz żyć, czyli okres tego pandemii, tej niepewności ludzi, to, że firma wychodzi nam naprzeciw i mamy możliwość jeszcze inwestować z takim dyskontem, jak to jest na poziomie roku 2018. Zobaczcie Państwo, że projekt jest wspierany przez setki tysięcy partnerów, którzy uwierzyli w projekt i kierownictwo za to dziękuję tym wszystkim inwestorom, prosi o dalsze inwestowanie, pomoc, bo im szybciej sfinalizujemy nasze etapy i podetapy, tym prędzej zakończymy etap 15, a on się wiąże już z końcem naszego inwestowania i otrzymania w niedalekiej przyszłości naprawdę sporych pieniędzy. Jak wygląda to inwestowanie w tej chwili, w tej promocji? Proszę Państwa, za 600 dolarów mamy dyskonto na poziomie 1,40. Pamiętacie, ja Wam pokazywałem, że dyskonto przy za 150 tysięcy dolarów to było 1,54. Zobaczcie, tu za 600 dolarów mamy 24 tysiące udziałów. Natomiast jest tutaj pewien szczegół, na który musicie zwrócić uwagę. Mianowicie na to, że to jest inwestowanie tak zwane progresywne. I to inwestowanie polega na tym, że wpłacamy sobie jakąś część pieniędzy, zarówno za gotówkę, bo za gotówkę to mamy jedną zapłatę, uzyskujemy na przykład dyskonto na poziomie 1,40 przy 600 dolarach, na przy 1200 1,80. To mamy od razu załatwione. Ale gdy inwestujemy w ratach,
mamy tak zwane dyskonto progresywne. I teraz zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Jeżeli wpłacimy pierwszą ratę, to mamy dyskonto na poziomie 1,20 i gdybyśmy na tym zakończyli, to tak otrzymamy, tyle otrzymamy udziałów. Możemy wpłacić sobie kilka rat do przodu, na przykład 6. I załóżmy, że dzisiaj mamy 17 września i wpłaciliśmy sobie 6 rat od razu, to nie ma czegoś takiego, że my żeśmy sobie 6 rat do przodu zapłacili. Nie. 17 października należy wpłacić ratę kolejną. Jeżeli utrzymamy to wszystko w dyscyplinie i w terminie, na zakończenie będziemy mieć dyskonto na poziomie 1,40 i 24 tysiące udziałów. Ja chcę Państwu powiedzieć, że musicie, jeżeli chcecie to zainwestować albo zaoferować to inwestowanie swojej rodzinie, partnerom czy przyjaciołom, żebyście zwrócili na to uwagę, bo nie ma czegoś takiego, jak mamy przy dzisiejszym inwestowaniu, takim tym zwykłym, że jak się tam spóźnimy tam 5 dni, tydzień, czy tam nawet do 2 tygodni, to się tam nic nie stanie. To jest bezwzględnie przestrzegane. Dlatego, że to jest dyskonto, które obowiązywało w roku 2018, więc jest to wielki ukłon dla inwestorów, ale też wymaga dyscypliny i takiego zaangażowania. I jeszcze raz, za każdym razem, jak to mówię, przestrzegam Państwa, żebyście o tym pamiętali, żeby nikt nie miał do Was pretensji, ani Wy sami do siebie. Ta sama sytuacja dotyczy inwestowania na poziomie 1200 dolarów, tu mamy 96 tysięcy udziałów. I widzicie Państwo kolejno, jak to wygląda. Ja celowo dzisiaj zrobiłem ten slajd, nie tylko z samym dyskontem, ale również z ilością udziałów, żebyście widzieli, ile możecie stracić, bo 1200 dolarów to w tej chwili jest około 30 tysięcy udziałów, więc byście się gdzieś w tych granicach tutaj zatrzymali, przy normalnym. A zobaczcie, ile tu można jeszcze stracić. Więc proszę pilnować tego, informować o tym swoich przedstawicieli, swoich partnerów i inwestować, jeżeli możecie. Ja bardzo gorąco do tego zachęcam. Natomiast miesiąc temu chwaliłem Państwa za to, że w takim plebiscycie Level Up zajęliśmy 10. miejsce w inwestowaniu w miesiącu lipcu. Natomiast muszę powiedzieć z przykrością, że w miesiącu sierpniu albo żeśmy zaspali, albo po prostu wakacje były czasem takim, że żeśmy sobie odpuścili pewne rzeczy i drodzy Państwo, znowu żeśmy wypadli poza pierwszą dwudziestką, więc gorąco zachęcam, informujcie, promujcie, żebyśmy znowu wrócili do tego rankingu najlepszych inwestorów na świecie, bo w tej chwili numer jeden to są Wietnamczycy, nikt nie jest w stanie w tej chwili pobić. Natomiast to się wiąże też z pewnymi przywilejami, które mamy, bo te kraje, ci inwestorzy z danych krajów, którzy inwestują dużo, mają dodatkowy przywilej, choćby w taki, że mają tłumaczone wszystkie filmy i teksty na język ojczysty. Natomiast my musimy posługiwać się translatorem albo po prostu słuchać w języku oryginalnym. Także jeszcze raz zachęcam, dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru, dziękuję wszystkim za udział. Myślcie o Skywayu, promujcie, bo to nasza przyszłość, naszych dzieci i naszych najbliższych. Dziękuję, żegna się Janusz Tomczak. Do zobaczenia w październiku.